Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie od Huela. Jest to tajskie zielone curry. W tym przypadku sprzedawane w takim wielkim worze. Oczywiście są w tej chwili jakieś dania takie w kubkach jako jedna porcja. Więc jakiś wybór mamy, czy od razu kupujemy taki wielki wór, czy tylko jedno danie na przykład do spróbowania. No jak ja kupowałem to, to tamtych jeszcze nie było, więc fajnie, że zrobili tamto, chociaż cena też nie jest idealna. Cały taki worek to 7 porcji. Jedna taka porcja to 94 gramy. Dobrze trzeba to przemieszać, zanim się odmierzy odpowiednią ilość. To jest jeszcze prawdopodobnie zrobione na rynek brytyjski. Mamy tu wszystko po angielsku pisane. No taką wersję udało mi się kupić. Taniej na pewno niż powiedzmy na stronie firmowej. Mamy też tu wszystko to opisane bardzo dobrze. Jest duża ilość witamin i minerałów. Mamy główną tabelkę podaną, poszczególne witaminy, ile co jest. Oczywiście zalecane jest jedzenie maksymalnie 2 porcji na dobę. Prawdopodobnie, aby za dużo witamin byśmy nie wciągnęli. Chociaż takie witaminy dodawane sztucznie, to raczej one się nie wchłaniają w całości, więc ja bym nie miał tutaj żadnego problemu. Ale powiedzmy, takie powiedzmy tu ostrzeżenie jest. Jeśli chodzi o sam skład tego, aby oczywiście nie pomylić się, mam wszystko przetłumaczone na polski. W składzie mamy suszone ziarna 33%, jest to ryż brązowy oraz komosa ryżowa. Dalej mamy białko grochu, siemię lniane, mleko kokosowe w proszku, suszone warzywa 6%, takie jak kukurydza, papryka, cebula, dymka. Dalej mamy aromat tajskiego zielonego curry 5%. No i mamy tutaj podane, co to dokładnie zawiera. Naturalne aromaty, sól, kolendra, chili, kminek, imbir, czarny pieprz, kwas cytrynowy, olej kokosowy, olej słonecznikowy. Dalej mamy mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, trójglicerydy średnio łańcuchowe w proszku z kokosa, mieszanka mikroskładnikowa, i tu podany bardzo długi skład, którego nie będę czytał, szpinak w proszku, cukier kokosowy, olej słonecznikowy w proszku. I to wszystko, jeśli chodzi o skład, więc nie ma tu żadnych dziwnych rzeczy, żadnych konserwatów. Wersja oczywiście wege. Takie powiedzmy zielone curry jak najbardziej może być wegetariańskie. Powiedzmy normalnie zrobione z tofu lub ewentualnie z mięsem, jak ktoś nie jest wege. No ja zjem w takiej postaci, jak jest tutaj. Ciekawe, czy to też będzie pikantne i czy to będzie rzeczywiście smakowo podbiegało pod właśnie nazwę takiego dania. Tajskiego. No oczywiście tak. Porcja właśnie 94 gramy, do której należy nalać 210 ml wody. Chyba że robimy sobie to w mikrofali, to trzeba 250. Nie wiem, czemu taka różnica. No i taka jedna porcja będzie miała 400 kilokalorii. No i tu mamy to wszystko ładnie opisane. I cała jeszcze tabelka witamin i minerał. Także jest co czytać, jak ktoś potrzebuje. Oczywiście co do ceny, to różnie bywa. Jedni twierdzą, że cena jest ok, inni, że nie. No, w zależności też, gdzie się to kupiło, jak powiedzmy z takiej drugiej ręki, to jest zdecydowanie taniej niż kupowanie bezpośrednio na stronie firmowej. A w promocji kupione to jeszcze w miarę ok. Na pewno takie danie bardzo fajnie jest, powiedzmy, w podróży, bo wystarczy to tylko zalać niewielką ilością wody, wymieszać i zjeść, więc jest ok. Żeby żywić się takim czymś w domu, to powiedziałbym raczej, że nie za bardzo. No ale oczywiście wiem, że są osoby, które kupują takie rzeczy, aby schudnąć, powiedzmy, i takie coś jedzą, ale to już jest ich sprawa. Ja sobie już przygotowałem jako jedną porcję, bo nie będę przecież zabierał całego worka. Mam już tu idealnie odmierzone, dodatkowo jeszcze w oryginalnym kubku od Huela. Więc porcja taka idealnie do przenoszenia tutaj.
Można z tego właśnie jeść, nie trzeba myć na przykład na miejscu takiego, można sobie wymyć to w domu, jak tam kto woli, ale do przenoszenia takie coś idealnie. Tak to się prezentuje. Oczywiście są to dania typu instant, to nie są jakieś dania liofilizowane, coś w tym rodzaju. No więc wystarczy to teraz zalać. A woda w zasadzie już się gotuje. Porządnie wymieszać. To chyba wiadome. W moim przypadku akurat zakręcić, ale można zamknąć, w zależności w jakim sobie naczyniu to robimy. No i czas oczekiwania to przynajmniej te 5 minut. Czas minął, więc można sprawdzić, jak to wygląda, a najważniejsze, jak to smakuje. W takiej postaci jest to. No, starałem się nalać idealną ilość wody. Nie jest to mocno gęste. Ta, powiedzmy, wersja meksykańska, pierwsza, którą jadłem, to mocno się zagęściła. Ta nie jest taka aż gęsta. No, nalałem właściwą ilość wody. No, widać tu sporo tych komosy ryżowej. No, bo ten ryż, niby i komosa, miała być taka, powiedzmy, w wersji zmielonej. O ile ryżu to tu za bardzo nie widać, no to komosę już zdecydowanie. Albo to też może być siemię lniane, bo ono też jest z takiego koloru. No, warzywka jakieś tu są też widoczne. Na pewno, więc są tutaj. Trzeba dobrze wymieszać je w tym worku, żeby w każdej porcji była idealna ilość wszystkiego. Oczywiście nie da się idealnie to wymieszać, dlatego taka jedna porcjowa, woreczek jednoporcjowy jest zdecydowanie lepszy niż takie coś. No ale trudno, jak czegoś będzie mniej w jednej porcji, to czegoś będzie więcej w drugiej. Dobra, jak to smakuje? Bo pachnie niezbyt tak zielonym curry. Lekki posmak kokosowy. Czuć rzeczywiście te przyprawy curry, zielone curry. Nie jest to ostre, chociaż raczej powinno być. No, nie powinno być może mocno ostre, ale jednak to wyczuwalność ostrości powinno być, a nie jest. Smakowo nie jest to złe. Są te warzywka jak najbardziej widoczne. Najbardziej tutaj widzę dużą ilość kukurydzy. Jakiś szczypiorek też tutaj jest widoczny. Czy ten por może? Czy raczej cebula? Nie jest to złe pod względem smakowym. Oczywiście średnio przypomina to prawdziwe tajskie zielone curry. Smakowo może odrobinę tak. No, widzę, że ten chyba jednak ryż to też nie jest taki zmielony mocno, tak jak w innych wersjach jest zrobiony, bo jest on tutaj jak najbardziej widoczny. Smak jest w porządku. Nie nazwałbym na pewno tego zielonym curry, bo to niezbyt przypomina. No, z wyglądu to na pewno nie. Smakowo jest to troszeczkę, ale to też nie jest tak idealne. Da się jak najbardziej to zjeść. Na pewno nie jest to niesmaczne. Nie trzeba tutaj raczej nic przyprawiać. Te przyprawy, które już tutaj są, bardzo fajnie podkreślają smakowitość tego dania.
No, zrobienie osobno takiego, powiedzmy, zielonego curry, no to wystarczy mieć mleczko kokosowe i powiedzmy gotową pastę zielone curry i będzie ok. Jest to pewna namiastka tamtego, ale tak nie do końca. Według mnie troszeczkę jakby zbyt mało jest tutaj tego mleczka. No, mleczko w proszku, a mleczko kokosowe normalne to troszeczkę jest inaczej. Te w proszku zawsze będzie troszeczkę gorsze jak dla mnie. Te warzywka są takie lekko chrupiące. No, smak jest ok. Na pewno nie jest to złe. Da się to zjeść jak najbardziej, w takiej postaci nawet. Niezbyt gęstej. Oczywiście, tak jak poprzednie dania sobie robiłem, pierwsze wersje, powiedzmy, oryginalnej wege, to już każdą kolejną porcję to po prostu do sobie do tego proszku dodawałem 100 gramów mięsa. No wtedy kaloryczność wzrastała, jakiś tam dodatkowy tłuszczyk był, smakowitość wtedy dania też się podniosła. Tak sobie zrobię kolejną porcję właśnie też tego. No bo w takiej postaci troszeczkę to jest nie tak jak dla mnie. Ale całe szczęście, że da się to zjeść. Nie jest to niedobre. Porównując to do dań typu Hami, no to tam w dwóch przypadkach jest to masakra. Dwa przypadki jeszcze są zjadliwe. No ale jak na razie większość tych dań od Huela jest lepsza od tego Hami, czy tam Humi. Jak ktoś takiego coś potrzebuje do jedzenia w domu, to ja bym raczej takiego czegoś w domu nie jadł. Jak dla mnie bardziej to jest do zabrania w teren. Do szybkiego przygotowania, jak najbardziej w porządku. Mało zajmuje, mała ilość wody potrzebna jest, szybkie do przygotowania. No mamy, powiedzmy, dużo tych witamin i minerałów, bez konserwantów. Smak też jest, powiedzmy, w tej chwili ok. Ja polecam, jak ktoś oczywiście takie coś potrzebuje, może sobie też kupić je w wersji kubkowej, tylko nie wiem, czy występują już teraz wszystkie smaki, akurat konkretnie ten, no ale powiedzmy, że w wielkim worze jest na pewno. No i w zależności, w jakiej sobie cenie to kupimy, w jak dobrej promocji to będziemy mieli tanio, jak u producenta, no to będziemy mieli drogo. Jakiś zawsze wybór jest. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.